pracujecie w onkoporadniku Fundacji Iskierka. Kiedy kończycie pierwsze leczenie, już na tym etapie bardzo często pojawia się w Was lęk przed nawrotem, czyli taki lęk związany z myślą, a co jeśli choroba wróci? I o tym lęku i o obawie, że choroba wróci, będę mówić jeszcze w odcinku takim poświęconym późnym następstwom leczenia onkologicznego, w kolejnych odcinkach tej drugiej serii. Natomiast w tym zastanowimy się wspólnie z moimi gośćmi, co się dzieje, kiedy faktycznie ta obawa się sprawdza, czyli choroba wraca, jakie emocje, przeżycia towarzyszą Wam jako rodzicom, Waszym dzieciom, jakie wyzwania się pojawiają, jakie zmiany, czyli co różni te dwie sytuacje, pierwsze leczenie względem drugiego, jakie dylematy się pojawiają i jak rodzice sobie z nimi radzą. Tak najogólniej rzecz biorąc, to reakcje rodzica mogą być bardzo różne. W niektórych przypadkach przypominają trochę to leczenie, te reakcje z pierwszego leczenia, czyli w takie bardzo silne przeżycia, zarówno lęku, złości, tak, które często wiążą się z takim myśleniem, czemu znowu nas to spotyka, nie zasłużyliśmy na to. Czasami pojawia się rozpacz, czasami się pojawia poczucie winy, na przykład skierowane na takie myślenie, może czegoś nie dopilnowaliśmy, może coś źle zrobiliśmy, albo jakoś myślami wywołaliśmy tą kolejną chorobę, tą kolejną diagnozę. I w związku z tymi przeżyciami często pojawia się w Was jako rodzicach taka wątpliwość, czemu te emocje są takie silne, skoro w zasadzie przeżywacie tą sytuację po raz drugi, czyli wiecie już trochę, z czym się wiąże. W zasadzie są dwie takie wskazówki, które warto wziąć pod uwagę w rozumieniu Waszych emocji. Pierwsza jest taka, że za drugim razem też to doświadczenie wiąże się z jakąś stratą, czyli jesteście w jakimś momencie swojego życia, być może rozpoczęliście jakieś ważne plany, macie jakieś marzenia i ta powtórna diagnoza wiąże się znowu z utratą nadziei, z utratą planów, marzeń, które jakoś już funkcjonowały w Waszej rodzinie. Druga kwestia, czyli drugi aspekt tej sytuacji jest taki, że zdajecie sobie sprawę na poziomie myślenia, że skoro leczenie nie zadziałało za pierwszym razem, to co teraz będzie się działo, czyli jakie leczenie lekarze będą musieli podjąć, żeby w ogóle dać Waszemu dziecku szansę na wyzdrowienie. I czasami te myśli są bardzo takie katastroficzne, czyli prowadzą do bardzo takich czarnych scenariuszy związanych z tym, co Was czeka w najbliższym czasie i co czeka Wasze dziecko. W związku z tym te przeżycia mogą być bardzo silne. Inną reakcją, o którą też pytacie, jest taka, czemu te reakcje są takie słabe, czyli u niektórych rodziców widzimy jednak, że te reakcje emocjonalne nie są takie intensywne i to też ich zastanawia, tak? Czemu za drugim razem jest inaczej. Jest trochę tak, że to pierwsze doświadczenie jednak Was do czegoś jakby, nie wiem, przyzwyczaja, przygotowuje, czyli ten pierwszy szok związany z diagnozą, wtedy kiedy leczycie się po raz pierwszy, powoduje też bardzo dużo lęku takiego związanego z chaosem, z tym, że to jest wszystko nowe, że musicie się nauczyć wielu rzeczy, że w ogóle nie wiecie, z czym się wiąże ta sytuacja. Natomiast za drugim razem jakby macie już pewne doświadczenia, czyli czasami jakby to myślenie już idzie w kierunku, okej, jakby to, jeśli za pierwszym razem to przeżyłam, czy przeżyliśmy jako rodzina, czy przetrwaliśmy, to ja już wiem przynajmniej, co się sprawdza, tak? I wiem, co mogę zrobić za drugim razem, żeby było odrobinę łatwiej, w jaki sposób jestem na to przygotowany czy przygotowana i w związku z tym jakby te emocje mogą być trochę słabsze. Taką reakcją, która czasami zastanawia Was jako rodziców i chciałabym też o niej powiedzieć, jest takie doświadczenie ulgi, ponieważ niektórzy rodzice pytają się, skąd ta ulga w momencie jakby diagnozy powtórnej dziecka? To jest takie doświadczenie, które w ogóle nie pasuje do sytuacji. I jak rozmawiamy o tym, z czego może się ta ulga brać, to doświadczenie takiego jakiegoś obniżenia napięcia, okazuje się, że ono się może brać z tego, że Wy już nie musicie się martwić o to, że choroba wróci. Czyli w zasadzie to doświadczenie ulgi jest taką reakcją na to, że ten lęk przed nawrotem przestaje być obecny, no bo skoro macie już diagnozę, to już w zasadzie nie musicie się bać czy martwić, że choroba może wrócić, bo to się już po prostu stało. I czasami ta ulga wiąże się po prostu z obniżeniem napięcia, w związku z tym, że to doświadczenie już jest obecne w Waszym życiu i łatwiej teraz przejść do zadaniowego trybu radzenia, czyli zastanawiania się już, co dalej w związku z tym zrobić. To, na co wskazywało
wskazywała większość rodziców, to na to, że jednak obojętnie jakie emocje przeżywali, łatwiej się było zaadoptować do tego drugiego leczenia, czyli wiedzieli już jakby jakie rozwiązania się sprawdzają, co muszą zrobić, co muszą zorganizować, o co muszą zadbać. I w związku z tym ten proces adaptacji, mówili o tym, że to przebiegało dużo szybciej względem pierwszego leczenia. I też to, co się pojawiało w doświadczeniu też wielu rodziców, że to, co im pomagało, to przywoływali to, co się udawało, co wychodziło, co wypracowali właśnie w pierwszym leczeniu, podkreślając nawet to, jak wiele o sobie dowiedzieli się, jeśli chodzi o swoje możliwości radzenia, o to, ile jakby sił w nich drzemie. Odwoływanie się do zasobów, czyli właśnie do tego, co jest w nich takiego, co umożliwiło im poradzenie sobie za pierwszym razem, bardzo było wspierające w tym, żeby stawić czoła tej sytuacji po raz drugi. Jeśli myślimy sobie o reakcjach dziecka na powtórną diagnozę czy nastolatka, to znowu najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć, że te reakcje są bardzo różne. Czyli mogą się pojawiać bardzo różne emocje o różnej sile, tak? Czyli u niektórych dzieci będziemy widzieć trochę słabsze reakcje emocjonalne, u innych z kolei dużo silniejsze. To, co ja obserwuję jakby w relacji z dziećmi, to to, że jakby informacja o drugiej diagnozie mocno się wiąże z doświadczeniami z pierwszego leczenia. Czyli im trudniejsze było to pierwsze leczenie, im trudniejsze były skutki uboczne, im trudniejsze były te doświadczenia bólowe, czyli im więcej było tego bólu, czy jakiegoś takiego uszkodzenia różnych, nie wiem, czy śluzówek, czy części, tak, czy narządów, które powodowały bardzo duże komplikacje w tym leczeniu, tym ta informacja jest trudniejsza, czyli wzbudza większy lęk, wzbudza silniejsze emocje. To, co jeszcze się pokazuje, to że oprócz tego pierwszego doświadczenia na informację, na jakby w tej reakcji na drugą diagnozę, znaczenie ma to, co dzieci czy nastolatkowie słyszeli za pierwszym razem, to, co wy im komunikowaliście. Czyli jeśli na przykład chcieliście motywować dziecko takimi stwierdzeniami jak jeszcze trochę wytrzymaj, tak, i zaraz skończymy leczenie i już nigdy tu nie wrócimy. Albo musimy jeszcze troszkę wytrzymać i jakby musisz wziąć jeszcze te leki, ale jak je weźmiesz, to obiecuję ci, że już nigdy się tutaj nie pojawimy. Czyli jeśli motywowaliście swoje dziecko taką obietnicą, że jeśli przetrwa to pierwsze leczenie, to już się tu więcej nie pojawi, to diagnoza może się dla niego wiązać z bardzo silnymi przeżyciami, takimi jak złość, gniew, rozczarowanie, skierowanymi na was. Ponieważ będzie się dziecko czuło rozczarowane, tak? Ponieważ ono sobie zakodowało, że jakby obiecywaliście, że to już jakby będzie koniec, tak? I nigdy tutaj nie wrócicie. Czasami w takich sytuacjach pojawia się też taki komunikat ze strony dziecka czy nastolatka, że on się po prostu nie będzie leczył. I co wtedy robić, tak? Czyli jeśli ta odmowa leczenia wiąże się z doświadczeniami z pierwszego leczenia, czyli z bólem, z takim wspomnieniem właśnie no, tego, że to leczenie było bardzo trudne, takie fizycznie dla dziecka, to jakby warto to wysłuchać, tak, i też uważnić, czyli powiedzieć, że rozumiecie, tak, że to było bardzo trudne i bardzo szybko przejść do zasobów, czyli bardzo szybko wskazywać na to, że jakby wiecie, że było bardzo trudno, natomiast wiecie też, że z tym trudem sobie w jakiś sposób poradziliście, że dziecko też sobie poradziło. Natomiast oczywiście, jeśli nie będzie dziecko przyjmować leków, czy nie podda się leczeniu, to wcale nie jest powiedziane, że się będzie lepiej czuło, tak? Bo nie wiecie, co się stanie na poziomie bólowym, tak? Czy w doświadczeniu dziecka, jeśli nie będzie brało leków. Wiecie na pewno, że będzie coraz gorzej, tak? Natomiast jeśli dziecko mówi, nie będę się leczył czy leczyła, ponieważ zapewnialiście go o tym, że choroba nie wróci, to dobrym pomysłem jest przekierowanie tej rozmowy na kogoś innego, czyli w związku z tym, że ta złość, gniew, rozczarowanie skierowana jest na was, to dobrze, żeby o motywacji do leczenia porozmawiał z nim ktoś inny, na przykład lekarz albo inny rodzic, z którym jakoś jesteście zaprzyjaźnieni na przykład i który ma podobną sytuację, albo psycholog. Chodzi o to, że rozmowa z wami może powodować jakby no, wzbudzenie tych emocji, czyli w zasadzie bardzo trudno będzie zachęcić dziecko czy zmotywować go do leczenia, jeśli ono przeżywa takie emocje skierowane na was.
to, co ważne jest też, żeby zauważyć, czy w dziecku nie ma poczucia winy. Ja mówiłam o tym poczuciu winy też w pierwszej serii, w reakcji w ogóle na pierwszą diagnozę. Czasami dzieci w tym świecie myślenia dziecka, czyli po dziecięcemu, myślą sobie na przykład, że jakby pamiętam, że miałem brać leki i że 3 razy zapomniałem, czyli z racji tego, że zapomniałem, to choroba wróciła. Albo dostałem zadanie, że mam mniej słodyczy, tak, bo nie wiem, wątroba mi gorzej działa, albo mam jakieś powikłania po leczeniu, a pamiętam, że zjadłem tam kilka razy, to może dlatego choroba wróciła. Czyli dzieci czasami mają tendencję do przyjmowania odpowiedzialności jakby na siebie za to, co się dzieje, i jeśli zwrócicie na to uwagę, że dziecko jakby mówi, że mogło coś zrobić inaczej, albo widzicie, że jest takie przygnębione, no nie, warto sprawdzić, czy ono przez przypadek się nie czuje winne, że ta choroba wróciła, ponieważ w myśleniu dziecka może się znaleźć taka argumentacja. Zapraszam Was na pierwszy materiał z Kasią. Kasia jakby w tym pierwszym materiale podzieli się z Wami takimi swoimi refleksjami na temat doświadczeń z drugiego leczenia i odpowie na pytanie, czym w zasadzie te doświadczenia się różnią, tak? Czyli czym różni się pierwsze leczenie od tego drugiego doświadczenia w znowu choroby. Witaj Kasiu. Chciałam Cię dopytać, bo jakby leczenie Mai doświadczaliście dwukrotnie. Jakbyś powiedziała o tym w zasadzie, jak Ty widzisz różnicę między pierwszym i drugim leczeniem, też ile Maja miała lat, gdzie się leczyliście, no nie? Czy były jakieś różnice między tym czasem pierwszego leczenia i drugiego? Zaczęliśmy leczenie, jak Maja miała niespełna 5 lat. Rozpoczęliśmy to leczenie w Chorzowie, natomiast tak naprawdę diagnozowaliśmy się w Chorzowie, natomiast pełne leczenie przeszliśmy we Wrocławiu. I to była nasza pierwsza, jakby tak powiem, może przygoda z chorobą. Natomiast niespełna 2 lata później, czyli jak Maja poszła do pierwszej klasy, rozpoczęła się wznowa, czyli przeżyliśmy wznowę. Czym się różni pierwsze leczenie od drugiego? Na pewno czasookresem. Ta pierwsza część tej naszej przygody z chorobą, na pewno to był taki okres krótszy, ponieważ samo takie leczenie, taka mocna chemia trwała 5 roku, a później było takie jakby dostosowywanie się do normalnego życia, czyli walczenie z aplazją i z innymi skutkami leczenia. Natomiast drugie leczenie trwało dużo dłużej, ponieważ nie mieliśmy tylko samej chemii takiej stacjonarnej, mieliśmy radioterapię i później mieliśmy jeszcze chemię podtrzymującą, więc ten czasookres leczenia przede wszystkim był dłuższy. To tyle jakby w temacie porównania, jeżeli chodzi o sam okres leczenia. No są zdecydowane różnice. Kiedy człowiek dowiaduje się, że dziecko jest chore na nowotwór, no to przeżywa ogromny szok za pierwszym razem i tak naprawdę nie wie nic. Oczywiście jest ogromny strach, oczywiście no, jest ogromne zdziwienie, jak to jest możliwe. Natomiast przy drugiej chorobie, przy wznowie, strach jest jeszcze większy. Przynajmniej my to tak przeżyliśmy. Czym to jest spowodowane? No spowodowane jest to tym, że jakby już wiemy, co nas czeka, i emocjonalnie jest bardzo trudno. Natomiast technicznie, jeżeli da się to tak oczywiście rozdzielić, to technicznie jest może łatwiej, bo kiedy dowiedziałam się, że jednak wynik z wycinka, który został pobrany, jest pozytywny, czyli że Maja ma wznowę, no to wiedziałam, do kogo zadzwonić, wiedziałam, co mam zrobić, wiedziałam, dokąd pojadę i wiedziałam, w jakie ręce się oddaję, jakich lekarzy, no jakby ufałam bezgranicznie, że oni mi pomogą i tak dalej, więc technicznie, jeżeli tak to można powiedzieć, no to może było łatwiej, natomiast faktycznie ten strach jest taki dużo większy, ponieważ wiemy, z czym to się będzie jadło, że tak powiem. Wiemy, że no nasze dziecko będzie w jakiś sposób cierpieć. No i przede wszystkim jest ten strach taki związany z tym, co,
co będzie dalej, bo to już jest drugi raz. No więc to te na pewno te dwie choroby, dwa podejścia do tej choroby na pewno się różnią. Mówiłaś też o tym, że za tym drugim razem też no jakby braliście pod uwagę i trudniejsze leczenie, no i też takie bardziej można powiedzieć przykre konsekwencje, czyli ta jakby wasza wizja tego, z czym się wiąże drugie leczenie, no była taka, że pewnie będzie gorzej, no bo jeśli pierwsze leczenie nie poskutkowało, to drugie pewnie będzie, nie wiem, czy mocniejsze, czy będzie trzeba no, podjąć bardziej radykalne działania. Czy z tym też się mógł wiązać, jakby ten poziom lęku z takim no, wzięciem pod uwagę, że za tym drugim razem może być gorzej? Tak, to na pewno. Przede wszystkim właśnie takie pytanie, jeżeli za pierwszym razem się nie udało, to co lekarze mogą zrobić więcej, żeby za drugim razem się udało? I to, co mówisz, Małgosiu, o tych decyzjach, tak, my jakby, pamiętam to jak dziś, że no my cały czas myśleliśmy, że jakby ten drugi raz skończy się amputacją. Że będzie bardziej radykalny. I powiedz jakby z perspektywy czasu, jakby, bo macie taką historię, że na szczęście się nie skończył, tak? Więc jakby rozumiem, że też byliście na to nastawieni, braliście to pod uwagę, ale też okazało się, że no, jakby decyzje się rozstrzygały na bieżąco, więc skutek był taki, że udało się jakby no, oszczędzić rękę, nie było to konieczne. Natomiast pewnie w momencie diagnozy o tym nie wiedzieliście, więc braliście pod uwagę jakby różne scenariusze. Znaczy ja myślę, że też ludzki umysł potrafi tutaj wyolbrzymić pewne, pewne sytuacje. Wiadomym jest, że najlepiej opierać się na faktach. To jest w ogóle, to jest najważniejsza rzecz, jaką się powinno robić podczas tej pierwszej czy drugiej choroby. Natomiast no niestety gdzieś tam czasami ta wyobraźnia potrafi zrobić swoje. No jednak tak człowiek emocjonalnie do tego podchodzi, bo to nie dotyczy, nie wiem, jakichś rzeczy materialnych, to dotyczy dziecka, własnego dziecka, więc jakby faktycznie warto przy drugim leczeniu, zresztą przy pierwszym też trzymać, jakby starać się trzymać swoją wyobraźnię na wodzy. Czyli jakby ufać jakimś tam decyzjom, ale też poszukiwać, prawda? Poszukiwać informacji, poszukiwać rozwiązań. To jest na pewno dosyć ważna rzecz. No i mieć po drugiej stronie takich lekarzy, którym się ufa. No ja akurat miałam to szczęście i przy pierwszym, i przy drugim leczeniu, że my trafiliśmy do takich lekarzy, że jak oni mi coś powiedzą, to ja ufam w 100%. W ogóle, no więc jakby takie poczucie, że ktoś po drugiej stronie mi coś mówi i ja w to wierzę w 100%, jest takim ogromnym, myślę, że wsparciem w chorobie, więc na pewno trzeba zaufać. Myślę, tak jakby nawiązując jeszcze do tego, co mówiłaś, że ta wyobraźnia jakby też naturalnie idzie w stronę tej katastrofizacji, bo te fakty też poznajecie trochę później. Nie wtedy, kiedy są wszystkie wyniki, wtedy, kiedy już jakby siadacie z tym zaufanym lekarzem i się dowiadujecie, jakby co się dzieje. A kiedy w zasadzie powiedzieliście Maji o tym, że jakby no jest wznowa, czy pojawiła się druga choroba, jak już mieliście fakty, czy uprzedziliście je już wcześniej, kiedy było podejrzenie, że to ma miejsce? Nie. No my nigdy jakby nie chcieliśmy robić z tej choroby potwora. To na pewno. To dopiero jak wiedzieliśmy, że klamka zapadła, że jedziemy do szpitala, to dopiero nasze dziecko dowiedziało się, że jakby musi się zacząć leczyć. Zresztą między tym pierwszym a drugim leczeniem mieliśmy badania, oczekiwaliśmy na wyniki i broń Boże nie robiliśmy czegoś takiego, że nie wprowadzaliśmy jakiejś nerwowej atmosfery, nie upotwarzaliśmy tej naszej choroby. Zresztą myślę, że takie pozytywne nastawienie i w trakcie pierwszego leczenia i drugiego leczenia, kiedy jakby tak staraliśmy się Maję aktywizować, cały czas coś wymyślać pozytywne rzeczy, cieszyć się z nią, śmiać, bawić, grać, wycinać, kolorować i tak dalej, to były takie rzeczy, które gdzieś tam też nas trzymały na powierzchni, no bo ona musiała mieć poczucie normalnego dzieciństwa, więc
mieliśmy wiele razy takie wątpliwości, gdzieś tam w cichości rozmawialiśmy albo gdzieś tam płakałam, że może to już teraz, a że może ten wynik będzie zły, ale nie, nigdy tego nie, nie powodowaliśmy takiej sytuacji, żeby w domu po prostu bać się tej choroby, bardziej po prostu mówiliśmy sobie, że Maja, damy radę, jedziemy do lekarza, jedziemy do szpitala, załatwimy, wracamy, robimy, działamy. Można powiedzieć, że za drugim razem nie jest tak samo, tak, odpowiadając na to pytanie wyjściowe tego odcinka, ponieważ wiele rzeczy się zmienia, tak, i na te zmiany jakby warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, żeby dobrze zauważyć potrzeby dziecka, tak, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, czego dziecko w tej sytuacji potrzebuje. Po drugie, żeby dostosować swoje zachowanie do tych zmian i potrzeb, które się pojawiają. Takie zmiany, na które zawsze warto zwrócić uwagę, to jest w ogóle wiek dziecka, czyli jakie nowe wyzwania pojawiają się w związku z tym, że dziecko jest starsze. Może być tak, że dziecko nie pamięta pierwszego leczenia i będzie wymagać szczególnej uważności, jeśli chodzi w ogóle o proces adaptacji, czyli wytłumaczenie mu choroby, wytłumaczenie diagnozy, wytłumaczenie, jak działają leki, czemu trzeba je przyjmować itd., itd. Czyli to, co w zasadzie robimy, tłumacząc dziecku pierwszą diagnozę. Może pomocny być też materiał jakby z pierwszej serii dedykowany właśnie temu, jak tłumaczyć dziecku sytuację choroby i leczenia, ponieważ możecie sięgnąć po wskazówki, które są tam zawarte. To, co się też zmienia u dziecka, to w ogóle kontekst jego życia, czyli może się zdarzyć tak, że dziecko jakby w okresie pierwszego leczenia jakby nie miało jeszcze szczególnych takich potrzeb społecznych albo nie miało swoich planów marzeń, a przy okazji powtórnej diagnozy na przykład jakby zaczęło robić coś, co go fascynuje, albo nie wiem, ma jakiegoś pierwszego chłopaka czy dziewczynę, tak, albo zmieniło szkołę i zaczęło budować te relacje społeczne. I to powtórne doświadczenie może się okazać, że wiąże się z dużo większą stratą, czyli jego emocje związane z tą sytuacją mogą być dużo silniejsze. Dobrze jest w takich momentach jakby zapytać dziecko, czego potrzebuje, czy tego nastolatka, ponieważ jakby zakładanie, że wiecie, czego potrzebuje, ponieważ jesteście w tej sytuacji po raz drugi i wiecie, co się sprawdziło za pierwszym razem, może powodować, że nie będziecie zauważać jakichś bardzo kluczowych elementów, które będą miały wpływ na przykład na motywację dziecka czy nastolatka do procesu leczenia. To, co się też zmienia, no to w ogóle wasza sytuacja życiowa, czyli dobrze jest zobaczyć, co się sprawdzało za pierwszym razem, co byście chcieli zmienić, na przykład względem tego pierwszego doświadczenia, a po co chcielibyście powtórnie sięgnąć, czyli co może się sprawdzić za drugim razem, natomiast uwzględniając jakby też być może jakąś zmianę sytuacji życiowej czy okoliczności życiowych, które w waszej rodzinie zaistniały względem tego pierwszego leczenia. To może być, nie wiem, pojawienie się kolejnego dziecka, to może być jakaś potrzeba, która wynika z tego, że musicie się być może opiekować, nie wiem, dziadkiem, tak, czy babcią, albo na przykład zdążyliście w międzyczasie zmienić pracę i w związku z tym pojawią się kolejne wyzwania. W związku z tym warto zobaczyć, jakby co się zmieniło w ogóle w waszej sytuacji jako rodzinie. I idąc za tym, zwróćcie też uwagę na zdrowe rodzeństwo, czyli coś, co jakby idąc za podobną zasadą, czyli coś, co się sprawdzało za pierwszym razem, może się tutaj nie sprawdzić za drugim, ponieważ zdrowe rodzeństwo również jest starsze, może mieć nowe potrzeby, może warto z nim wrócić do pewnych kwestii albo wyjaśnić, jeśli na przykład za pierwszym razem zdrowe rodzeństwo było na tyle małe, że w zasadzie nic z tego leczenia nie pamięta. Zwróćcie uwagę na te zmiany po to, żeby bardziej dostosować swoje zachowanie do tego, co jest konieczne, żeby zarówno wejść szybciej w ten proces adaptacji, ale też nastawić się już na to dalsze leczenie. Zapraszam Was teraz do wywiadu z Elą. Ela jest mamą Natalii, one również przechodziły przez leczenie dwukrotnie. Ela podzieli się z Wami bardzo takimi osobistymi doświadczeniami, jeśli chodzi o to, co się sprawdziło za pierwszym razem, a co się nie sprawdziło i w związku z tym za drugim razem było już trochę inaczej. Elu, powiedz mi, bo Wy się leczyłyście z Natalą dwukrotnie
Tak. I mówiłaś, że różnica między leczeniami w zasadzie ile wynosiło? Takie 2 lata od końca tego leczenia podtrzymującego do... Wiesz co, Natalia skończyła w 2015 pierwsze leczenie i drugie leczenie zaczęło się w 2018, więc niecałe 3 lata. Niecałe 3 lata. I wielu rodziców już pyta, czy w zasadzie za drugim razem jest tak samo, nie? Bo wielu rodziców się boi tego, że ten nawrót będzie, to jest taki naturalny też lęk. Ale też pytają, czy w zasadzie to jest to samo. Jak ty to postrzegasz? Czy te leczenia coś różniło? Czy Natalia była inna na przykład w pierwszym, w drugim leczeniu? Wiesz co, powiem ci tak, że dla nas drugie leczenie było gorsze. Na pewno było gorsze z tego tytułu, że Natalia za pierwszym razem miała niecałe 2,5 roku, kiedy się leczyła, więc nie do końca rozumiała całą sytuację. Drugie leczenie Natalia kończyła prawie 7 lat. Miała iść do szkoły, poznała rówieśników i było dla niej bardzo ciężka rozłąka znowu z dzieciakami, gdzie znowu była izolowana od wszystkich, tak, bo nie miała swojej odporności. Była bardziej świadoma tego, co się wokół niej dzieje i ona miała depresję w pewnym momencie, bo nie było dzieci, nie było dzieci wokół niej, tylko znowu byli lekarze, znowu były pielęgniarki, znowu były nakłucia i znowu trzeba było być zamkniętym niestety w 4 ścianach. Mhm. Ona na przykład o więcej rzeczy pytała za tym drugim razem, czy bardziej się interesowała swoim leczeniem? Natalia pierwszego leczenia nie pamięta. Niestety drugie odbiło się troszeczkę nad niej, bo wszystko ją bolało. I ona się pytała, dlaczego ją boli to, dlaczego te leki działają na nią w ten, a nie inny sposób. Dlaczego ona tyle je? Więc starsze dziecko jest bardziej świadomym dzieckiem i niestety tutaj odgrywa dużą rolę to też, że po prostu wiedziałam, jak wyglądało pierwsze leczenie i też potrafiłam jej mniej więcej wytłumaczyć, na czym to wszystko będzie polegało i że tak powiem, pomóc jej to troszeczkę bardziej przejść. Mhm. A dla Ciebie jako dla rodzica ten drugi pobyt z czym się wiązał? Drugi pobyt, drugie leczenie Natalii wiązało się z tym, że tym razem nie zostałam z tym wszystkim sama. Nie pozwoliłam sobie zostać z tym wszystkim sama, bo wiem, jak niestety, powiedzmy prawdę, odchorowałam pierwsze jej leczenie. Dopóki byłyśmy w szpitalu, dopóki musiałam, trzymałam się, ale kiedy wróciłyśmy już do domu, kiedy była, powiedzmy, ta normalność, to podtrzymanie, tylko jakieś tam wizyty w poradni, rozsypałam się. Rozsypałam się zdrowotnie. Musiałam iść do psychiatry po tabletki, bo po prostu miałam napady lęku. Napady lęku, więc za drugim razem powiedziałam, nie mogę sobie teraz na to pozwolić, potrzebuję zmiany, potrzebuję odmiany, potrzebuję wyjść do ludzi. Nie mogę siedzieć zamknięta w 4 ścianach tak długo. Muszę normalnie funkcjonować. Czyli też jakby mówisz o tym, że bardzo ważne jakby w tym drugim leczeniu było wyciągnięcie wniosków jakby z pierwszego, tak? I zadbanie też o różne swoje potrzeby, też takie potrzeby społeczne, tak? Jakby zgadza się. Swoje, nie? I to pomogło jakoś przetrwać to drugie leczenie? Tak, postawiłam też siebie, że tak powiem, byłam bardziej egoistką w tym momencie i powiedziałam, nie, mówię, przychodzisz na weekendy, ja mówię do męża, ja mówię, ja muszę do domu iść odespać, ja muszę troszeczkę odpocząć, żeby móc normalnie funkcjonować przez tyle miesięcy niestety na oddziale. Więc musiałam też troszeczkę postawić tym razem na siebie. Podsumowując ten wątek wznowy, bardzo zachęcam, żebyście pamiętali o takiej zasadzie, o której mówiłam też w pierwszej serii onkoporadnika. Mianowicie, żeby nie obiecywać dziecku czegoś, na co nie macie wpływu. To jest jedna z ważniejszych zasad, którymi się warto kierować, czyli nie obiecujemy dziecku tego, że nie wiem, leczenie będzie trwało krócej niż dłużej, że na pewno się wyleczy, że będzie mógł, nie wiem, jechać na wakacje. Jeśli tego nie wiecie, a nie wiecie, bo jesteście na początku tej sytuacji, to nie obiecujcie tego dziecku, ponieważ to może wiązać się z przeżywaniem rozczarowania czy jakiegoś zawodu na dalszych etapach leczenia i skutkować utratą motywacji. To, co jest też ważne, zwróćcie znowu uwagę na swoje potrzeby,
ponieważ jakby być może coś się w Was zmieniło, oceńcie swoje zasoby, być może coś byście zmienili w organizacji też tego leczenia, być może ktoś inny mógłby być na oddziale na przykład przez jakiś czas, czyli wyciągajcie wnioski z pierwszego doświadczenia, ale też wyciągajcie te wnioski takie na plus, czyli myślcie o swoich zasobach, o tym jakby ile się dowiedzieliście o sobie, jak wiele potrafiliście znieść, jak wiele dowiedzieliście się o tym, w jakim wy stresie potraficie funkcjonować, czego wy się potraficie nauczyć, tak? Wielu rodziców mówi o tym, że po tym pierwszym leczeniu ma poczucie, że jest pielęgniarkami, pielęgniarzami, lekarzami w jednym. Jakby wasza wiedza, doświadczenie mogłoby być bardzo pomocne, myślenie o tym, tak? Jakby jaką macie już wiedzę i doświadczenie, mogą być bardzo pomocne w tym, żeby przejść przez to ponowne doświadczenie razem. Czasami się zdarza, będę też mówić o tym w kolejnych odcinkach, że ta sytuacja powtórnej choroby, a czasami pierwszej, jest taką inspiracją w ogóle do wzrostu, czyli do angażowania się w projekty czy inicjowanie projektów, które pomagają też innym. I na koniec tego odcinka zachęcam Was jeszcze do posłuchania wywiadu, drugiej części wywiadu z Kasią, która właśnie wraz z grupą przyjaciół zainicjowała bardzo piękne wydarzenie, które już 9 lat pomaga innym dzieciom, które przechodzą przez chorobę nowotworową. Zapraszam. Chciałam Cię jeszcze dopytać, bo tak tytułem wstępu to jakby jesteś, czy organizujesz wraz z grupą przyjaciół już od kilku lat charytatywny bieg. Zaczęło się od biegu dla Mai, też ten bieg się tak nazywa. I mówiłaś o tym, że w tym roku będzie 9. edycja. I chciałam Cię zapytać, jakby jak to jest w zasadzie trochę przekładać te trudne doświadczenia kryzysów w coś dobrego, jakby co służy też innym ludziom, jakby skąd pomysł, skąd inspiracja i jakie to ma dla Was znaczenie? To jest temat, który bardzo, znaczy lubię o tym biegu rozmawiać, bo to jakby daje nam taką trochę siłę. Mhm. Pierwszy bieg był w 2014 roku dla Mai. I faktycznie zorganizowała go grupa naszych przyjaciół. I wtedy nie spodziewaliśmy się, że w ogóle ludzie się tym zainteresują. Zresztą te kilka lat temu to biegi w ogóle takie charytatywne i w ogóle biegi dla kogoś to nie było tak popularne jak teraz. I wtedy na ten bieg przyszło 1500 Bielszczan, więc był to dla nas taki szok, że po tylu pozytywnych informacjach, milionach pytań, czy w przyszłym roku zorganizujemy coś takiego, to tak naprawdę moi przyjaciele mówili, co robimy, ale pamiętaj, że to jest Twoja decyzja, bo ten bieg, tak naprawdę ten pierwszy nazywał się Biegniemy dla Mai. No, dla nas to była taka trudna decyzja, żeby nazywać coś imieniem naszego dziecka, ale faktycznie zdecydowaliśmy się, nawet pytałam Mai o zgodę, pomimo tego, że ona była mała, ale pytałam, czy Majusia, zgadzasz się, żeby był bieg nazywany Twoim imieniem, i każdy kolejny bieg nazywał się Biegniemy z Mają dla. No i mieliśmy kilkanaście już prawie dzieciątek, dla których biegamy. Zawsze to są dzieci onkologiczne, zawsze dzieci z naszej okolicy, zawsze wskazywane przez Iskierkę, bo oczywiście tu ufamy Iskierce bezgranicznie i ona wie najlepiej, jakie dzieci są potrzebujące w naszej okolicy i które chorują. No i tym oto sposobem mamy w tym roku 9. bieg i co roku biegniemy z Mają dla. Co nam daje ten bieg? No, ja jestem z natury człowiekiem czynu, więc jakby ja musiałam sobie gdzieś znaleźć chyba upust tych jakichś moich może smutnych czy negatywnych emocji związanych z chorobą i po prostu mam wrażenie, że nadaliśmy tej chorobie sens. Że nasze dziecko, nie wiem, nie cierpiało na marne, że gdyby nie ta choroba, nie robilibyśmy tych biegów, więc pomagamy też innym dzieciom. I to jest dla nas chyba taki dosyć istotny element. No a jak już był 3., 4., 5. bieg, to trudno byłoby przerwać, tym bardziej, że impreza jest dosyć mocno rozpoznawalna. Myślę, że też stwarzamy taką aurę dosyć istotną na tym biegu, ponieważ my nie robimy festynu. My mówimy, że mówimy o trudnych tematach, my zbieramy krew, obcinamy włosy na peruki dla dzieci, więc jakby wszyscy ci uczestnicy, a zawsze przychodzi ponad 1000 osób, raz przebiliśmy nawet wartość 2000 osób, to są osoby, które wiedzą, że tam będą też słyszeć o smutnych historiach, będą widzieć dzieci, które
mogły przyjść, a które w poprzednich latach były jakby beneficjentami tego naszego biegu. No nie jest to festyn, jest to takie działanie, taka akcja, która ma trochę przybliżyć też ludziom, że cierpienie innych dzieci, ma pokazać, że warto się z nimi solidaryzować, że warto coś zrobić dla kogoś. Chcemy dzieci, uczestników naszych biegów jakby też uczulać, uwrażliwiać na czyjąś tak naprawdę też odmienność. Bo musimy pamiętać, że moja córka jak była chora, to była mała. Natomiast choruje wielu nastolatków. Dla tych dziewcząt utrata włosów, zmiana wyglądu to jest też bardzo, bardzo trudny element. Więc jakby też chcemy trochę oswoić podczas naszych biegów z tą właśnie innością tych dzieci, z tą, że trzeba też te dzieci normalnie traktować, trzeba stwarzać im takie wrażenie jakby takiej normalności. My w sumie przez całą chorobę Mai staraliśmy się taką normalność wprowadzać do domu. Było to czasami trudne, no bo mieliśmy takie wrażenie, że jakby czasami mogliśmy być tylko w czwórkę, no bo z racji aplazji, z racji tych oddziaływania z czynników zewnętrznych na dziecko, które jest chore, nie mogliśmy sobie pozwolić na większe grono, natomiast cały czas staraliśmy się stwarzać takie warunki normalności. I myślę, że czy przy pierwszej chorobie, czy przy drugiej chorobie właśnie taka normalność tym dzieciom jest potrzebna. Takie powodowanie, dawanie im takiego poczucia bezpieczeństwa, że pomimo choroby to jakby ciągle jest tak samo. Są rodzice, jest rodzeństwo i że jesteśmy bezpieczni, możemy się śmiać, możemy być ze sobą.